Zobaczcie eksperyment. Kurka wegetarianka, wychowana tylko na zbożu, na owsie, pszenicy, kukurydzy i soi. Ma 16 tygodni, a więc to jest taka nastolatka. Za 2 tygodnie będzie miała jajko. Zobaczcie. Pierwszy raz dotyka boczek, widzi na oczy i pierwszy raz widzi kiełbasę. Wspaniałą kiełbasę i tutaj ma najnowsze teraz takie jedzenie. To odrobina chleba, kapustę. Uwielbia, już zaczyna widzieć kapustę. Eksperyment światowy kolejny. Zobaczcie, do 16 tygodnia była ścisłą wegetarianką. Kolega mi przygotował, nie ma obciętego dziuba, a więc nie jest pokaleczona w żaden sposób. Idealna z kogutami. I taka kurka za 2 tygodnie mi da wspaniałe jajko i będzie kolejne 3 lata nosić jajko. I zobaczcie, jak podchodzą, jak obserwują. A pokażę wam za tydzień, jak człowiek spróbuje kiełbasę. To również dla niego jest to pycha i nie może bez tego żyć. I go kusi cały czas i jedzą ludzie tonami kiełbasy. Ja jej nie miałem w ustach w życiu nigdy. Tylko moim kurom daję i też jakoś ciągnę. I w minus 90 potrafię też w komorze siedzieć i tańczyć. O, zobaczcie, już zaczyna próbować. I już pokażę wam za tydzień, jak podstawię taką tackę, co się stanie, jak będą wcinać. Stare kury, ani sekundy by nie było już po tym. I tu mam też w tacy nowe jedzenie. Oczywiście w karmniku jest cały czas ziarno, owies, kukurydza, pszenica. Tego mają pod dostatkiem. To jest jako ciekawostka, uzupełnienie na zimę teraz, żeby weszły szybciej w nośność. Pozdrawiam i zobaczcie taki eksperyment. Na razie na to tylko patrzę. Pokażę wam za tydzień ten sam filmik, jak już to raz weźmie do usta, jak człowiek raz dziubnie, o, już próbują, delikatnie podchodzą. Jak to tylko raz spróbują, już to zakosztują się w tym i już tego będą chciały i pragnęły. Pozdrawiam wszystkich, dzięki.